Wrocławianie w centrum miasta głośno protestowali przeciwko działaniu myśliwych. Polska będzie po prostu jakimś kuriozum na skalę światową. Pasażerowie wrocławskiego MPK już mogą podróżować wydłużoną trasą jednej z linii. Powinny być przynajmniej 2-3 tramwaje jeszcze dodatkowo. Pijani napastnicy zaatakowali wieczorem Hindusa w centrum Wrocławia. Między obywatelem Indii a 3 mieszkańcami Polski. Na zegarach punktualnie godzina 21. Dobry wieczór. Łukasz Kocur. Przed Państwem główne wydanie niedzielnych informacji Echo24. Zapraszam. Las dla zwierząt, nie dla myśliwych. Pod takim hasłem odbyła się na ulicy Oławskiej we Wrocławiu demonstracja przeciwko nowej ustawie dotyczącej myślistwa. Daje ona zgodę na polowanie niemal pod domami, a także w parkach narodowych. I to nie jedyna niepokojąca informacja zarówno dla zwierząt, jak i zwykłych mieszkańców. Szczegóły w materiale Mariana Maciejewskiego. Chociaż pogoda nie dopisała, demonstracja zgromadziła kilkudziesięcioro przeciwników polowań. Starali się o problemie poinformować większą rzeszę mieszkańców. Dzisiejsza akcja ma za zadanie pokazać tutaj obywatelom problem, jakim są zmiany w prawie łowieckim. Zmiany, które zostały wprowadzone na dniach, ale które też będą teraz wprowadzane. Między innymi będzie można wtedy polować w odległości 100 metrów od domów mieszkalnych. W polowaniach będą mogły brać udział dzieci. Myśliwi będą mieli nadrzędne prawo do polowania wobec praw obywateli względem korzystania z lasów, pól, łąk czy jezior. Nie zgadzamy się na przyznanie myśliwym dożywotniego prawa do posiadania broni już od 18 roku życia z pominięciem obowiązku przechodzenia okresowych badań psychologicznych. Myśliwi będą mogli wyprosić każdego z lasu. Ludzie nie będą nawet mogli poinformować się, w którym lesie odbywa się polowanie, ponieważ teraz już nie ma obowiązku informowania o tym, więc mogą być takie sytuacje, że pojedzie się do innej części kraju, do parku narodowego i będzie się z parku narodowego wyproszonym, ponieważ odbywa się tam polowanie. I to jest druga rzecz niedopuszczalna. Parki narodowe były ostatnią ostoją przyrody, gdzie był spokój, gdzie zwierzęta mogły znaleźć schronienie. Myśliwskie lobby ma krwawe hobby. Zdaniem protestujących nawet w krajach trzeciego świata polowanie w parkach narodowych jest zakazane. Jeśli ustawa wejdzie w życie, Polska stanie się więc kuriozum na skalę światową. A jak do myślistwa podchodzą mieszkańcy? Akurat jestem przeciwko. Myślę, że mamy dostęp bezpośrednio do sklepów spożywczych, do mięsa, także to jest jednak według mnie jakaś hobby, które jest wiele innych hobby ciekawych, tak jak nie wiem, tenis czy jakiś sport niż zabijanie zwierząt, także jestem przeciwko. No, lasy powinny być dla zwierząt, jak sobie są częścią natury, a polowanie raczej uważam, że jest kiepską rozrywką. 50 na 50, dokładnie nie znam jak to wygląda, ale myślę, że należy się nad tym zastanowić. Należy się zastanowić nad tym wszystkim. Najbardziej by to było sprawdzić, jak to wygląda. Raczej dla zwierząt, raczej głos dla zwierząt. Nie powinno się ich zabijać. Mają życie tak jak my i nie powinno się ich zabijać. Według manifestujących prace dotyczące nowych rozwiązań w prawie łowieckim, które trwają w parlamencie, przebiegają bez koniecznych konsultacji i w zbyt szybkim tempie. Marian Maciejewski, Echo 24. A teraz dobra informacja dla pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. By usprawnić obsługę południowych osiedli Wrocławia, tramwaj linii 7 od niedzielnego poranka jeździ przedłużoną trasą. Którędot teraz kursuje i czy z noworoczną zmianą mogą wiązać się jakiekolwiek komplikacje? To sprawdzała nasza reporterka Marta Laburda. Pani Barbara mieszka na wrocławskim osiedlu Klecina. Jak mówi, dojazd stąd do centrum miasta nie jest łatwy, szczególnie w godzinach szczytu. Dotychczas tramwaj linii 17 był jedynym, który kursował do pętli w rejonie zbiegu ulic Krzyckiej i Przyjaźni. Zmiany tego stanu rzeczy od lat domagali się mieszkańcy kilku osiedli z tego rejonu. 17 niby jeździ często, ale wydaje mi się, że powinny być przynajmniej 2-3 tramwaje jeszcze dodatkowo puszczone. Żeby to było usprawnione, bo człowiek o różnej porze wychodzi z domu i czasami po prostu nie zdąży.
Od niedzieli 7 stycznia na wrocławską Klecinę można dojechać także tramwajem linii 7, którego trasa została przedłużona od pętli Krzyki przez Aleję Karkonoską i ulicę Przyjaźni. Takie rozwiązanie ma usprawnić obsługę komunikacyjną południowych osiedli Wrocławia. Na pewno dobrze dla mieszkańców. Dlaczego? No pewnie dojazd do pracy ułatwiony, do szkoły. Można się wydostać z osiedla. Problem w tym, że fragment trasy tuż przed pętlą Klecina odbywa się po jednym torze. Aby ruch był sprawny, tramwaje, które dojeżdżają na ostatni przystanek, mają tak zwaną kilkuminutową przerwę techniczną. Zanim ponownie wyjadą w trasę, kolejny tramwaj dojeżdża na pętlę. Pytanie więc, jak takie rozwiązanie sprawdzi się w godzinach szczytu? Zmiany już teraz są monitorowane przez nadzór ruchu MPK. Prawidłowe rozwiązanie. Aczkolwiek powinni wpaść na to już 20 lat temu i wprowadzić w życie. Tramwaje linii 7 i 17 będą kursować jak dotychczas, a więc co 20 minut i co 12 bądź 15 minut w dni robocze w godzinach szczytu. Marta Laburda, Echo 24. W sobotę wieczorem na przystanku tramwajowym na Placu Dominikańskim we Wrocławiu doszło do awantury i szarpaniny pomiędzy Hindusem i trzema nietrzeźwymi mężczyznami. W obronie obcokrajowca stanął Polak, a w ruch poszły pięści. Domniemanych sprawców ataku zatrzymała policja, która obecnie wyjaśnia okoliczności i tło całego zdarzenia. Po godzinie 20:20 w rejonie Placu Dominikańskiego na przystanku tramwajowym doszło do awantury, utarczki słownej i przepychanki pomiędzy obywatelem Indii a trzema mieszkańcami Polski. Są to osoby, które nie przebywają na stałe na terenie Wrocławia. Z tego, co wstępnie ustalili policjanci, najpierw doszło do awantury pomiędzy właśnie tymi trzema mężczyznami, którzy kłócili się z obywatelem Indii. Do obrony stanął mieszkaniec Wrocławia i doszło tam do przepychanki pomiędzy tymi mężczyznami. Ktoś powiadomił ze świadków tego zdarzenia, policjanci byli w pobliżu. Już po kilku minutach tych trzech mężczyzn zatrzymano. Są to osoby w wieku od 20 do 23 lat. Mieli od blisko 1 do 2,5 promila alkoholu w organizmie. W tej chwili trzeźwieją. Po ustaniu stanu nietrzeźwości będzie można ich przesłuchać i wtedy będziemy mogli kompleksowo wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Okaże się wtedy też, czy usłyszą zarzuty, jakie, no i czy to zdarzenie było na tle narodowościowym. W ten weekend wszyscy fani białego szaleństwa mieli okazję przygotować się do zimowego sezonu, a to dzięki tak zwanej otwartej giełdzie sprzętu zimowego w Bielanach Wrocławskich, na której zainteresowani mogli zakupić narty, snowboardy, sanki czy nawet łyżwy. Niepotrzebnym sprzętem mogli się też wymienić bądź skorzystać z bezpłatnego serwisu. Na miejscu była również nasza reporterka Marta Laburda. Sezon zimowy w kurortach narciarskich trwa w najlepsze, a od 15 stycznia ferie zimowe rozpoczynają także uczniowie na Dolnym Śląsku. Stąd między innymi pomysł na organizację tak zwanej giełdy sprzętu zimowego, a ze mną organizatorka Katarzyna Alagierska. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprzęt zimowy, więc co dokładnie można dziś tutaj nabyć? Właściwie wszystko, co można nazwać sprzętem zimowym, bo mamy zarówno narty, i to nie tylko narty zjazdowe, ale również narty biegowe. Mamy deski, ludzie przychodzą ze swoim sprzętem. Tutaj mamy zarówno indywidualnych wystawców, jak i komercyjnych. Czyli ale wszystko, co jest związane ze sportami zimowymi. Ale giełda to nie tylko kupno, nie tylko sprzedaż. Co jeszcze można tutaj dzisiaj zrobić? Przede wszystkim serwis. I to serwis nie byle jaki, serwis darmowy, bardzo profesjonalny. Chłopcy, którzy z nami tutaj przyjechali, od lat zajmują się tylko i wyłącznie snowboardem, są prawdziwymi pasjonantami tego właśnie sportu. Zajmują się właśnie również serwisem nart zjazdowych. Mogą wyregulować wiązania, nasmarować, naostrzyć. Więc jeżeli tylko Państwo macie swój sprzęt jakiś zimowy, zapraszamy, darmowy serwis, całkowicie profesjonalny, tylko tutaj. Ale sprzętem można się także wymieniać. Na czym dokładnie też ta wymiana ma polegać? Czy to tylko narty za narty, kurtka za kurtkę? Jak to wygląda? Nie. Mamy tutaj na przykład komisję, więc jeżeli mają Państwo swój sprzęt, niepotrzebny sprzęt, dzieci wyrosły na przykład z nart, czy my ze swojego kombinezonu, można przynieść i zarówno oddać do komisu. Jeżeli osobie, która jest, pracuje w tym komisie, ten sprzęt się spodoba, jak najbardziej może go przyjąć. Z drugiej strony można samemu zająć jedno tutaj ze stanowisk specjalnie przygotowanych dla indywidualnych wystawców. Jeżeli ktoś inny nas przyjdzie z nartami, może się wymienić na przykład takie na inne narty. To już jest zupełnie dowolność całkowita, jak my już nie wnikamy w formę wymiany, oferujemy tylko taką możliwość, oferujemy miejsce, a jak się dogadują Państwo między sobą? A o co najczęściej pytają odwiedzający? Czy zauważa Pani może jakąś modę w roku 2018?
jeżeli chodzi o narty. A to już by trzeba było zapytać się typowo wystawców, co jest modne w tym momencie, jeżeli chodzi o sprzęt zimowy i te sporty zimowe. Na pewno wiemy jedno, to jest coraz bardziej popularny sport. Zarówno jeżeli mówię tutaj o nartach biegowych, o nartach jezdnowych, o snowboardzie, coraz więcej osób uprawia sporty zimowe. To widać po tym zainteresowaniu, ludzie przymierzają. Czasami, jeżeli są początkującymi osobami, wybierają właśnie tutaj sprzęt używany. Natomiast jakie są trendy, jeżeli chodzi, nie wiem, o kolory, o fasony, o cokolwiek innego, to już trzeba specjalistów się zapytać, a takich tu mamy ze sobą. Dziękuję, to była Katarzyna Lagierska, a rozmawiałyśmy o giełdzie sprzętu zimowego, która dziś ma miejsce w Bielanach Wrocławskich. W niedzielny wieczór we Wrocławiu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe wrocławskiego środowiska akademickiego. Wydarzenie w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, w którym wziął udział m.in. metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny, poprzedziła msza święta w archikatedrze wrocławskiej. Na spotkaniu pojawiła się także Marta Laburda. Dzisiejsze spotkanie nawiązuje jeszcze do świąt Bożego Narodzenia. Staramy się tutaj składać wzajemnie życzenia, ale oczywiście jesteśmy już w tym nowym roku. Dla środowiska naukowego to szalenie ważne. To jest spotkanie, które jakoś nas integruje, a równocześnie jest jakimś wyrazem tej wzajemnej życzliwości Kościoła dla świata nauki, ale także i myślę całego środowiska naukowego tutaj dla metropolii naszej wrocławskiej. To już jest długa tradycja, którą rozpoczął kardynał Henryk Gulbinowicz w latach jeszcze stanu wojennego. Zrodziła się taka potrzeba, myślę, że oddolna potrzeba się zrodziła, bo to nie był chyba pomysł hierarchów Kościoła, ale właśnie ludzi wierzących z tego środowiska akademickiego, żeby się spotkać, żeby nie tylko na uczelni być razem, ale też właśnie popatrzeć na siebie i spotkać się w takim innym miejscu. Niedziela, w której mieliśmy okazję spotkać się wszyscy akademicy, dydaktycy, rektorzy, prorektorzy, dziekani, ale też studenci, to, że sam biskup mszę poprowadził, no to myślę jest szalenie dla nas ważne, a to, że zostaliśmy jeszcze tutaj na to spotkanie zaproszeni, no to to podkreśla jakby dodatkowe znaczenie, ale też i uczelni wrocławskich, ale też tego, że powinniśmy być nie tylko w czasie świąt, ale no na przestrzeni całego roku i wszystkich naszych dni akademickich jednak zjednoczeni i wspólnie razem. W jakiś sposób staramy się przekazać sobie dobre życzenia, w jakiś sposób staramy się być razem w ten świąteczny czas i życzyć sobie na nowy rok wszystkiego najlepszego, bo to, że mamy dzisiaj trudne czasy, to, że nie zawsze potrafimy się zrozumieć, właśnie w obecności wszystkich, którzy są związani z Kościołem, no, ma bardzo dla nich duże znaczenie. W informacjach przechodzimy także do diecezji świdnickiej. 5000 królewskich koron i śpiewników przygotowali organizatorzy świdnickich jasełek. Przez miasto przeszedł w sobotę Orszak Trzech Króli. Przyświecało mu hasło Bóg jest dla wszystkich. A teraz w informacjach zapraszamy na relację z tego barwnego, świątecznego pochodu. W organizację świdnickich jasełek zaangażowało się wiele instytucji i organizacji, w tym placówki kulturalne, szkoły, przedszkola. Korowód wyruszył z placu świętego Jana Pawła II i przeszedł do rynku. Nowością jest to, że na Świdnickim Rynku będzie okazja do tego, aby wspólnie pokolędować, żeby to nie był tylko sam orszak, ale żeby to była okazja do integracji mieszkańców, do tego, żeby celebrować ten okres świąt Bożego Narodzenia. W orszaku były też 3 osiołki, które przyjechały do Świdnicy z Lubachowa, a ich właściciel wcielił się w rolę jednego z 3 króli. Jest to święto, którą mamy okazję wszyscy się spotkać, wszyscy wziąć udział w Orszaku Trzech Króli. Mamy okazję wspólnie się pomodlić i wspólnie wraz z wszystkimi uczestnikami przeżyć ten piękny dzień. Święto miało nie tylko wymiar religijny, ale także promowało polską kulturę i tradycję, w którą uliczne jasełka są wpisane. W pochodzie podkreślony został również aspekt patriotyczny, ponieważ w bieżącym roku będziemy obchodzić
stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Często zachwycamy się innymi kulturami, tymi, co inne narody mają, natomiast jakby nie do końca znamy własne kultury, własne obyczaje, własne obrzędy. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka okazja Święto Trzech Króli do tego, aby wyjść na ulicę, cieszyć się tym, że mamy takie święta, że możemy się jako Polacy zaprezentować, jako katolicy, swoją wiarę, swoje przywiązanie do Kościoła, do tradycji narodowych, patriotycznych. Z moich dziecinnych lat pamiętam, nie było obchodzone tak uroczyście jak teraz. Wiadomo, to był dzień normalny, dzień roboczy, gdzie wszyscy pracowali i nie mieli za bardzo czasu chodzić i świętować, poszło się do kościoła. A od iluś tam lat, od kiedy wprowadzono dzień wolny, jednak możemy świętować, możemy cieszyć się tym świętem. Trzy Króle to święto rodzinne, że rodzina się składa z ojca, z matki, z dzieci. A w dzisiejszych czasach wiadomo, jakie są rodziny. Teraz rodzina się składa nie tylko z ojca, z matki, tylko na przykład z dwóch ojców lub z dwóch matek. Dlatego jest to państwo ważne, żeby rodzina się składała tradycyjnie, jak Bóg przekazał. Matka, ojciec, dziecko. Jak to nam podpowiedziano, że to jest siódmy raz, no to jest tradycja, to jest uciecha, pociecha w tym, co się stało. Pielęgnacja po rodzicach, bo uczyli nas tego starsi, babki, dziadki. No dzisiaj to, co mamy, to co mamy. No wiadomo, jest pochód, spotykamy się z ludźmi, ze znajomymi, wymieniamy poglądy. W trakcie marszu zostały odegrane dwie scenki teatralne przygotowane przez Młodzieżowy Dom Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Młodzieżową Radę Miasta Świdnica. Finałowa scena nastąpiła w rynku, a na zakończenie wszyscy śpiewali kolędy. Na uczestników orszaku czekał ciepły poczęstunek, bigos i barszcz czerwony przygotowany przez świdnickie parafie. Kolejny rekordowy rok na wrocławskim lotnisku. Port lotniczy w stolicy Dolnego Śląska powoli zbliża się do obsługiwania rocznie nawet 3 milionów pasażerów. A to wszystko za sprawą wielu kierunków podróży, jakie mają do wyboru korzystający z powietrznych środków transportu. Więcej w naszym informacyjnym skrócie. Ponad 2 miliony 855 tysięcy pasażerów. Tylu ludzi w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystało z wrocławskiego lotniska. To o 18% więcej niż w całym 2016 roku. Najlepszym miesiącem dla portu był lipiec. Niemal 316 tysięcy obsłużonych wtedy pasażerów to ponad 22% więcej niż w tym samym okresie w 2016 roku. Mocnym akcentem zakończył się grudzień. Wrocławskie lotnisko obsłużyło wtedy blisko 202 tysiące pasażerów. Na taki wynik miała wpływ bogata siatka połączeń. Latem do dyspozycji podróżnych była rekordowa liczba, około 70 kierunków, a zimą ponad 50 niskokosztowych, biznesowych i czarterowych. Pojawiło się także 16 nowości, w tym do Agadiru, Lwowa, Reykjaviku, Neapolu, Lizbony, na Majorkę, ale także do Edynburga, Gdańska, Brukseli czy Tel Awiwu. Równie obiecująco zapowiada się bieżący 2018 rok. Od końca marca pasażerowie z Wrocławia polecą do Porto, Kutaisi, Bazylei i Göteborga. Nowymi propozycjami na wakacje będą z kolei Ateny, Izmir, Tivat, Turyn, a także wyspa Dżerba. Na 3 miesiące został tymczasowo aresztowany mężczyzna, jeden z grupy, która m.in. kijami bejsbolowymi zaatakowała i pobiła policjantów z komisariatu na wrocławskim Rakowcu. Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc w rejonie ulicy Trauguta. W wyniku podjętych natychmiast działań w ręce policjantów wpadł 29-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy, za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 10. Zatrzymany był już wcześniej notowany za nielegalne posiadanie broni, amunicji, groźby, bójki i pobicia, ale także przestępstwa narkotykowe. Policja podkreśla, w dalszym ciągu trwają czynności w celu zatrzymania pozostałych osób, które zaatakowały funkcjonariuszy na służbie. Wrocławianie i przyjezdni mogą od soboty aż do 25 marca obcować w centrum historii Zajezdnia z legendarnymi bohaterami Tytusem, Romkiem i Atomkiem, jacy są rozpoznawalni zarówno przez emerytów, jak i przedszkolaków. W obiekcie przy ulicy Grabiszyńskiej 6 stycznia otwarto oficjalnie wystawę, która jest hołdem złożonym Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu, ale także ucieleśnieniem marzeń fanów.
Papciochmiel to autor kojarzony przez wszystkie bez wyjątku pokolenia. Wystawa ma charakter monograficzny. Można na niej znaleźć wszystkie księgi Tytusa, Romka i Atomka. Wyeksponowane zostały także wynalazki profesora Talenta, takie jak mechaniczny koń Rozalka, wannolot czy wkrętacz, do którego będą mogły wsiąść jednocześnie trzy osoby, aby dotrzeć do wnętrza Ziemi. Nie brakuje również gier planszowych, warsztatów plastycznych, zabaw, pokazów filmowych i wielu, wielu innych atrakcji. Skrótem informacji z regionu kończymy główne wydanie wiadomości Echo24. A po więcej aktualności zapraszam również na nasz portal echo24.tv. Proszę pozostać z nami, ponieważ już za moment najnowsze wydanie magazynu sportowego i aktualna prognoza pogody na nadchodzący tydzień. Życzę w imieniu całej redakcji Państwu spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Do zobaczenia.